Sponsorem podcastu Zarychta na Solo są polskie zakłady bukmacherskie www.pzbuk.pl. Witajcie, z tej strony Piotrek Zarychta. Czas na jubileuszowy setny odcinek Zarychty na Solo. A skoro setny odcinek, to musi być troszkę mniej standardowo. I dzisiaj mamy specjalnego gościa. Gościa, który tak jak ja stara się zrobić coś fajnego z koszykówką. Tak jak ja zaczynał od zera i buduję nie tylko swoją markę, ale po prostu buduję zainteresowanie koszem, co mnie bardzo cieszy, dlatego dzisiaj go zaprosiłem do nas, żebyśmy porozmawiali chwilę o drugiej rundzie playoff. Mam nadzieję, że to też nie będzie jednorazowe wystrzał, tylko że będziemy w stanie się łapać co jakiś czas. Także witam serdecznie, Mr. Buzzer, cześć. Witaj Piotr, witam wszystkich słuchaczy, bardzo dziękuję za zaproszenie i tak na pewno wydaje mi się, że będąc podobnie wy kolejnymi wariatami, nieraz pogadamy. Super. Mariusz, bo tak będę do ciebie mówił, jeśli pozwolisz. Śmiało. Słuchaj, chciałem, żebyśmy dzisiaj pogadali przede wszystkim o drugiej rundzie playoff. Mamy sytuację taką, że w trzech seriach się ona rozpoczęła. Mamy po pierwszym meczu za sobą. Czeka nas też start serii pomiędzy Denver a Portland. No i tak powiem szczerze, mnie trochę rzeczy już zaskoczyło. A jak ciebie? I tak trochę piję do serii Milwaukee z Bostonem, tego co się wydarzyło wczoraj wieczorem. No słuchajcie, tak naprawdę tutaj ciężko by nie być zaskoczonym, ponieważ taka dominacja, taka rzeź tych kozłów, jaką wczoraj oglądaliśmy na parkiecie Milwaukee, powodowała ciary, powodowała tą taką sentymentalną podróż do poprzedniego sezonu, gdzie przede wszystkim ta niesamowita obrona, agresja, która odbiera chęć przeciwnikowi, tak naprawdę odesłała Antka z powrotem do szkoły. Można powiedzieć, że Horford jak wino, tak? W tak umiejętny sposób, łącznie z Bańcem, wykluczyli greckiego świra, gościa, który ma mój głos na MVP tego sezonu. I ta, mówię, ta absolutna dominacja, no nie dziwię się, że wywołuje spory szok, może nie, bo wiadomo, że panów Celtics jest ogromnie dużo, ale no wiemy, że Boston to jest drużyna przede wszystkim stworzona na playoffs. To jest drużyna, która im dłużej będzie w playoffs, tym będzie coraz lepsza, ale mimo wszystko no taka wczoraj, taki spacer, jaki zafundowali sobie na parkiecie najlepszej drużyny po tego sezonie regularnym, no budzi szacunek. Oj, budzi. Ja też byłem trochę, powiem ci, zaskoczony, ale z drugiej strony trochę wydaje mi się, już w poprzednim sezonie Boston to przećwiczył. Po pierwsze na właśnie Antku, po drugie też oni rok temu podobną strategię stosowali wobec Bena Simmonsa. Różnica jest taka, że w pewnym momencie Giannis zaczął rzucać trójki w trzeciej czy w czwartej kwarcie tego spotkania i tam trochę Bucks złapali wiatr w żagle, ale mimo wszystko tam Mike Budenholzer musi coś więcej wymyślić, bo Giannis po prostu idący swoją siłą w kierunku kosza, no przy tak silnym Horfordzie, nawet Baincie, chociaż pytanie, czy Bainc zagra w dalszej serii, bo trochę podkręcił kostkę, więc tu może być problem, no ale tak czy siak, Horford radził sobie z nim fantastycznie i ten mecz sam jeden pokazał, dlaczego Al Horford jest jednym z najlepszych graczy w NBA tak czy siak. Bo pamiętam, patrzymy po prostu na cały sezon, w trakcie całego sezonu Horford gra lepiej, gorzej, gdzieś tam się chowa, nie jest aż tak istotnym graczem, bo Kyrie gra pierwsze skrzypce, Tatum, Jaylen Brown, ktokolwiek jeszcze inny, bo dużo się mówi o Gordonie Haywardzie, o tym, czy on będzie w wysokiej formie, a przychodzą playoffy i tym kluczowym zawodnikiem robi się Al Horford i to jest gracz, którego wydaje mi się wielu wciąż nie docenia. Naprawdę, takiego gościa to myślę każda drużyna w NBA by chciała, bo tak jak powiedziałeś, Antetokounmpo zrobił sezon na poziomie MVP i można się spierać, czy on, czy Harden, jedni tak, ale zatrzymać tego gościa i to w taki sposób, jak to zrobił Horford, to był kosmos i naprawdę super, że coś takiego się udało, bo to jeszcze tylko doda smaczku tej serii. No i teraz pytanie, jak Bucks odpowiedzą w meczu numer 2? Ja ci nawet powiem, cofnę się do twoich słów, Piotr, że akurat kilka dni temu, kiedy omawiałem tą pierwszą parę właśnie Boston kontra Milwaukee, przyznaję się bez bicia, że stwierdziłem, że nawet Al Horford, który według mnie miał akurat delikatnie gorszy sezon regularny w porównaniu do poprzedniego, no nie będzie odpowiedzią na tego Antka z tego sezonu, ponieważ podobnie jak w parze Toronto-Sixers, do której pewnie przyjdziemy, uważam, że Mark Gasol nie mógłby być w tym momencie, nie może być, a okazało się, że w tym pierwszym meczu był odpowiedzią na Embiida. Tak, mimo wszystko lekko starzejący się Horford, zatrzymując
taki dynamit, taką fizyczność niesamowitą, jaką prezentuje na parkiecie Janis, spowodowało, że tak naprawdę jeszcze w tym pierwszym meczu nie zobaczyliśmy tego Antka, którego możemy zobaczyć w kolejnych meczach, ale z drugiej strony Horford pokazał po raz kolejny, że jest taka grupa zawodników, którzy nie będąc na pierwszych czołówkach gazet, na pierwszych stronach, nie będąc zawodnikami, którzy decydują o jakby twarzy organizacji, są tak ważnymi ogniwami, za co tak naprawdę dodatkowo wydaje mi się ogromny szacunek dla trenera Stevensa, ponieważ w tym meczu oprócz tego, co wyprawiał Horford, tak naprawdę każdy zawodnik Bostonu, który wchodził na parkiet, wyprowadzał zarówno cios w ataku, jak i cios po stronie obrony. Zobaczyliśmy ponownie tą celtycką chemię, czyli widzieliśmy Irvinga, który instruował swoich kolegów, a jednocześnie bardzo fajnie współpracował z Terry Rozierem, kiedy przebywali wspólnie na parkiecie. Pobudka Brauna, świetny w pierwszej kwarcie, szczególnie Hayward. Tak naprawdę prawie niewidoczny Tatum, nie wiem czy zauważyłeś, ale to był taki jedyny z zawodników, można powiedzieć, wczoraj Bostonu, który może trochę przeszedł obok tego meczu, no ale nie potrzeba było aż takiego jego wkładu w ten sukces, ale przede wszystkim wydaje mi się, że również tutaj ta taktyka Stevensa, który tym razem ma coś udowodnienia, ponieważ w zeszłym roku wchodził do playoffs bez presji wyników, tym razem wydaje mi się, że żadna z tych czterech drużyn, którą widzimy w półfinałach wschodu na dzisiaj nie zaakceptuje sytuacji, że sezon się zakończy właśnie na półfinałach. Każdy z tych drużyn, wydaje mi się, chce finału konferencji jako minimalnej zdobyczy w tym sezonie. Zgadzam się z tym i też wydaje mi się, że jeszcze jest jeden problem po stronie konferencji wschodniej każdej z tych drużyn. Mianowicie każda z nich stoi przed bardzo trudnym off-season. Każda z nich ma przed sobą bardzo trudne decyzje do podjęcia, czy to po stronie samego klubu, czy to po stronie zawodników, tak? Nie wiem, Kawhi Leonard, Jimmy Butler, Tobias Harris. Co zrobić w Bostonie z Anthonym Davisem? Co zrobi Kyrie Irving? Milwaukee może akurat jest tego trochę mniej, chociaż tam chyba się kończy kontrakt Chrisa Middletona, więc to też jest bardzo, bardzo istotne. Więc ta presja tak czy siak jest ogromna, bo w tym momencie stawiasz na szali tak naprawdę przyszłość na kilka kolejnych lat każdej z tych drużyn. I tak jak mówisz, no porażka teoretycznie nie wchodzi w grę, a jeśli się zdarzy, no to każda z tych drużyn może w jakiś sposób się posypać i polecieć mocno, mocno w dół. No bo nawet ten Boston, który rzeczywiście wygrał ten mecz numer jeden i w tej chwili to on zaczyna być powoli faworytem w serii z Bucks, no bo jeżeli Horford będzie w stanie ustać wjazdy Janisa Antetokounmpo, to co wymyśli Mike Budenholzer i Milwaukee, no to ten Boston też, nawet jeśli by doszedł do finałów, to nie mają pewności, że Kyrie Irving ich nie zostawi. Bo też te plotki pojawiały się w trakcie sezonu różne, że on chce do LeBrona, że on chce znowu coś innego. Była też kiedyś taka plotka, że on chce z Jimmy Butlerem grać w jakiejś drużynie jednej. Więc tu nawet zwycięstwo ewentualne Bostonu może jeszcze im nic nie dawać, ale tak się zastanawiam, powiem ci, co Bucks mogą innego zrobić? Trochę wydaje mi się, że są zakładnikiem tego co grali dotychczas. Oczywiście, jeśli zaczną im wpadać trójki, jeśli zacznie trafiać Brook Lopez, to samo zrobi z ławki Mirotić, Pat Connaughton czy każdy inny zawodnik, to ta seria będzie wyglądać inaczej, bo wtedy reszta obrony nie będzie się mogła tak schodzić do pomocy Horfordowi, jak to było w wczorajszym meczu. Będzie zdecydowanie trudniej Bostonowi to utrzymać. Natomiast no, z jednej strony Antek, a z drugiej strony właśnie brak tego wsparcia ze strony pozostałych graczy. Wciąż nie wiadomo, kiedy wróci Malcolm Brogdon. On też mógł być tutaj bardzo kluczowym zawodnikiem. Trochę mi się wydaje, że Budenholzer stoi w rozkroku i teraz wydaje mi się poznamy jego naprawdę konkretną klasę przed spotkaniem numer 2, czy on coś dobrego dla drużyny wymyśli. Znaczy ja to jeszcze dodam od siebie tyle. Raz, że fajnie podkreśliłeś tą presję na pozostałych trzech drużynach i jednocześnie podkreśliłeś również, że ta presja może w stosunku, jeśli chodzi o właśnie off-season do Milwaukee jest trochę mniejsza, ale z drugiej strony presja z jakiej pozycji i po jakim sezonie regularnym weszli do playoffów jest dziesięciokrotnie większa niż w stosunku bardzo często krytykowanych Bostonu. Mimo wszystko procesu, który w dużej części sezonu nie grał przez różnego rodzaju kontuzje w tym najsilniejszym składzie, do tego Harris tak naprawdę dołączył zaledwie kilka miesięcy temu. Butler niełatwo
charakter do ogarnięcia, ale z drugiej strony to, co tu powiedziałeś, jak odpowiedzą? No odpowiedź jest jeszcze według mnie w jednym czołowym zawodniku, ponieważ wczoraj tak naprawdę w tej drugiej kwarcie to Middleton rozpoczął ten pościg, który zakończył się pościgiem na poziomie chyba 13-0 w zaledwie 4 minuty, ale wczoraj oprócz Janisa, który mimo wszystko próbował, jeżeli już nie mógł pod koszem, próbował wychodzić na dystans i tam w tej trzeciej kwarcie, jak wspomniałeś, chyba 3 trójki w okresie kilku minut, ale gdzie w tym meczu był Eric Bledsoe? Według mnie Eric Bledsoe to jest czołowa postać, która przede wszystkim, on sobie może nie poradzi w obronie z Irvingiem, ponieważ z Irvingiem chyba nikt sobie nie potrafi poradzić w tej lidze. To jest prawdziwy geniusz, czarodziej i to, co on, jak on sobie sam potrafi utrudnić pozycję, a dalej ją wykończyć, tylko on sam wie. Ale z drugiej strony wczoraj Eric Bledsoe, gość, który według mnie gra swój basket życia w tym sezonie. Gość, który bardzo często w kluczowych momentach sezonu regularnego brał na siebie odpowiedzialność w końcówkach meczu. Wczoraj był cieniem samego siebie, tak naprawdę Boston go stłumił, Boston go pozamiatał i Boston go wyłączył chyba jeszcze bardziej w dużym, większym stopniu niż Janisa. Jeżeli Bledsoe się nie przebudzi, jeżeli mimo wszystko, tak jak wróciłeś, te wysokie IQ koszykarskie Brogdona nie wspomoże Milwaukee i przede wszystkim mecz otwarcie z serii jest zawsze bardzo ważny, szczególnie kiedy wyłapujesz na własnym parkiecie, ale trener Milwaukee odpowie, według mnie Antek odpowie. Ja naprawdę nie jestem w stanie na dzisiaj dalej uwierzyć, że Horford będzie w stanie powstrzymać Janisa w kolejnych meczach tej serii, ponieważ no to no, dopóki tego nie zobaczę, to w to nie uwierzę. Jestem pod wrażeniem tego, co zostało dokonane wczoraj. Według mnie nie tylko Horford zasługuje na oklaski, jeśli chodzi o wyłączenie Janisa, ponieważ wspomniałeś o Bencie, który również wczoraj mi naprawdę imponował do momentu podkręcenia tej kostki, ale tak naprawdę wczoraj każdy zawodnik z Bostonu, a przypomnijmy, że jeszcze nie ma Smarta, który również gwarantuje określony poziom w obronie, powoduje, że to jest ten Boston, który nadmiar talentu świadczy o tym, że nawet kiedy wchodzi ławka rezerwowych, to jest wciąż bardzo silna drużyna, jak piątka startowa, a wczoraj ze strony Milwaukee, gdyby nie rezerwowi Hill i Mirotić, to tam w ogóle by mogło się zatrzymać na granicy 40 punktów przewagi. No to było słabe bardzo po stronie Milwaukee, ale tak jak mówisz, nie wierzysz w zatrzymanie w całej serii Janisa Antetokounmpo i że on się w końcu przebudzi. Tak mi się wydaje, że w końcu w serii pomiędzy Sixers a Raptors przebije się trochę Joel Embiid, bo jak sobie sprawdziłem jego statystyki w meczach przeciwko Markowi Gasolowi, to on nigdy nie wyszedł w żadnym z tych meczów powyżej 35% z gry. Jeszcze szczególnie jak się tam spojrzy na porównanie w momentach, kiedy Gasol był na boisku. I w tym meczu numer 1 to było widać, że Embiid po pierwsze ma ogromny szacunek dla Gasola, po drugie nie ma siły, żeby go przepchnąć, żeby się przez niego przebić. I po trzecie, no ta kontuzja, która cały czas to lewe kolano gdzieś tam mu doskwiera, więc to wszystko sprawia, że Embiid sobie nie poradził, ale wydaje mi się, że tak jak powiedziałeś o Janisie, to jest taki typ zawodnika, po pierwsze pod względem mentalnym, że on będzie po prostu parł do przodu i znajdzie w końcu jakiś sposób na tego gościa, że znajdzie się taki mecz w tej serii pomiędzy Raptors a Sixers, że Embiid zdominuje ten mecz i on wygra ten mecz dla Sixers, tylko teraz jest kwestia tego, ile razy on będzie musiał to zrobić, ile razy da radę w ogóle to zrobić, bo wydaje się, że Raptors przewagę mają ogromną. Ten pierwszy mecz oczywiście zawsze jest tylko jednym meczem, tak? Gra się do 4 zwycięstw. Wydaje mi się też, że nie powtórzy się drugi raz taka sytuacja, że Kawhi Leonard i Pascal Siakam będą rzucali na poziomie 70% z gry, czy nawet lepiej, bo Siakam chyba nawet koło 80% skończył w tym spotkaniu. Gdzieś tam Sixers muszą poszukać usprawnień, gdzieś ci młodzi muszą odblokować jakąś, nie wiem, przekładkę w głowie czy coś, żeby Embiid sobie zaczął radzić z Gasolem, żeby Simmons był w stanie poradzić sobie z Leonardem, ale ważniejsze chyba, żeby obrona zaczęła działać, bo naprawdę to jak Leonard i Siakam się dostawali pod kosz, to ja miałem wrażenie, że oglądam mecz licealistów z gośćmi z podstawówki. No to tak trochę wyglądało, że sobie biegnie Leonard, bierze sobie jakiegoś gościa pod pachę, obrocik przez lewe ramię albo obrocik przez prawe ramię, tu jakiś pivot, tu zastawienie, mała pompka, Simmons leci do góry i ten sobie spokojnie rzuca. To było zdecydowanie za łatwo. Trochę tak jakby mam wrażenie Sixers mentalnie nie dojechali na ten mecz. Słuchaj, i tutaj przechodzimy do też kolejnej takiej fajnej opcji. Tak jak powiedziałem,
wielki gracz pokroju Embiid, bądź pokroju Embiida, bądź Janisa, absolutnie nie ma opcji, żeby w tej serii jeszcze ci zawodnicy, mimo takiej umiejętnej strategii wobec ich samych w pierwszych meczach otwarcia ze strony przeciwników, oni, to my nie rozmawiamy o drugoroczniakach, którzy mieli fajny, ogromnie dobry sezon po takim sobie sezonie debiutanckim. To są wielkie gwiazdy tej ligi. Tak naprawdę Irving, Giannis i Embiid w pakiecie z Kawhiem to są największe gwiazdy wschodu i ja nie wierzę w to, że chłopaki również nie znajdą na to odpowiedzi. Ale trudno się nie zgodzić, że Marc Gasol faktycznie w tym sezonie szczególnie ma jakiś patent na Embiida, bo ja również słyszałem o tej statystyce, w której Embiid w meczach sezonu przeciwko Gasolowi nie przekracza tam 30 paru procent z gry, ale z drugiej strony zasięg możliwości, repertuar zagrań Embiida powoduje to, że dalej Sixers to Embiid. Ja nie wierzę, podobnie jak w serii Milwaukee, że bez Janisa Milwaukee są w stanie powalczyć z Bostonem i nie uwierzę, że Sixers są w stanie powalczyć w serii z Raptors bez Embiida, wyłączonego przez Gasola, ale tak jak wspomniałeś, obrona to przede wszystkim klucz w postaci Jimmy'ego Butlera. Ja cały czas czekam na gościa, który w tej chwili jest cieniem samego siebie. Jimmy Butler to w tej chwili naprawdę, patrząc na to, co on wyprawia w ostatnich miesiącach, można byłoby go tak zredukować do takiego gracza naprawdę średniego pokroju. To jest gość, który dalej chce podczas najbliższego off-season podpisać Maxa. Gość, który wchodził do Filadelfii z przytupem, bo pamiętamy te pierwsze mecze, on tam chyba dwukrotnie zaliczył game winnera w ciągu czterech pierwszych meczów dla Filadelfii. I tak naprawdę tutaj to jest jedyny cień obok Embiida szansy w tej serii, aby agresywnością po swojej stronie przynajmniej wyłączyć Siakama, bo ja nie wierzę, że się da wyłączyć Kawhia. To jest gość, który na co dzień wygląda, jakby brał psychotropy ciężkie, a kiedy wchodzi na parkiet, to jest prawdziwy Robocop. To, co on wyprawiał w tym pierwszym meczu. Pamiętajmy, że Raptors, tak jak sobie powiedziałeś, Raptors chyba przez 8 minut nie mogli spudłować, prawda? W tej pierwszej. Chyba 13 rzutów z rzędu mieli ten. Szaleństwo, ale z drugiej strony wydaje mi się, że kiedy Kawhi jest na takim pułapie i w takiej formie, to nie ma możliwości go zatrzymać, ale jeżeli tutaj Butler z Simonsem, ponieważ nie wierzę w obronę Harrisa, będą w stanie zatrzymać Siakama, to ta seria ma szansę, ale no, tak jak powiedziałeś, no, Gasol, jeden z najlepszych obrońców w historii, w ostatnich 10 latach tej ligi, pokazuje, że Masai wiedział, co robi, ściągając go w ostatnim możliwym momencie do zespołu z nowego, z północy Kanady. Brakujące ogniwo. Ja już to powiedziałem w zeszłym sezonie, kiedyś był taki moment, że rozmawiałem z bratem, który na co dzień mieszka w Toronto i kłóciliśmy się, jaki zawodnik byłby takim brakującym ogniwem jeszcze wtedy, kiedy tyłki Toronto zbijał LeBron. To właśnie ja właśnie wtedy stwierdziłem, że Gasol to jest takie brakujące ogniwo, podobne do Draymonda Greena w Golden State, które jest w stanie wyciągnąć Raptors na poziom mistrzowski i ten pierwszy mecz to pokazał. Tak naprawdę chyba żadna drużyna w tych playoffs na chwilę obecną nie gra lepiej niż Raptors. Ja jestem fanem Raptors, więc może jestem mało obiektywny, ale poza tą wpadką z meczu otwarcia, gdzie taki piękny rozdział swojej kariery napisał DJ Augustin, no to później w tych czterech kolejnych meczach dominacja Raptors nad Magic była dużo większa niż Sixers nad Brooklynem. Na pierwszy mecz dominacji przeciwko Sixers to już w ogóle podobna rzeź, jakiej wczoraj dokonali Celci, ale no ciężko będzie. To już nie jest to Toronto z ostatnich trzech sezonów i z drugiej strony rozmawiamy o zespołach, które zaryzykowały podczas tego sezonu najwięcej, prawda? Czyli one nie chcą dłużej czekać. Tu jest wszystko na jedną kartę i wydaje mi się, że tak jak wstępnie, jak powiedziałeś wcześniej, no będzie to ciężki off-season, żeby pogodzić, żeby ten skład w Filadelfii utrzymać, a z drugiej strony jeszcze mniejsza pewność według mnie fana Raptors jest, że nawet jeżeli by weszli do wielkiego finału Raptors, ja cały czas jestem zdania, że Kawhi przeniesie się do Clippersów. To jest tylko moje prywatne zdanie. No i tutaj mam wrażenie, możesz mieć rację. Na pewno jednak trzeba Masaiowi oddać to, co jego. Zrobił naprawdę fantastyczną sprawę, bo jak porównasz rok do roku, nie licząc tam jakichś dodatkowych graczy typu CJ Miles czy Jakob Peltul, to wymienił DeMara DeRozana i Jonasa Valanciunasa na Kawhia i na Marka Gasola.
No to jest naprawdę majstersztyk. Bo tak jak powiedziałeś, nie dość, że dostają zawodników, którzy są czysto koszykarsko lepsi od poprzednich, od poprzedników, których zamienili, to jeszcze mają ogromne doświadczenie. Przecież Kawhi Leonard to jest były MVP finałów, mistrz NBA. Jeszcze grał też dodatkowy jeden sezon w finałach przeciwko Miami. Był też w finale konferencji wtedy, kiedy spadł na stopę Zazy Paczuli i wypadł z dalszej gry. Chyba jeszcze byli też w finałach San Antonio z nim, jak Oklahoma wchodziła do finałów NBA. Marc Gasol też był przecież w finale konferencji z Memphis Grizzlies. I też te kilka sezonów dobrych, kiedy on razem z Conleyem, a wcześniej jeszcze z Zakiem Randolphem prowadzili Grizzlies też do playoffów i też robili tam mnóstwo zamieszania. To nie dość, że ci goście są koszykarsko lepsi, mają doświadczenie, to też wydaje się, że ich psychika jest dużo mocniejsza niż ta, którą mieliśmy u Jonasa Valanciunasa, czy przede wszystkim Demara DeRozana. Bo z całym szacunkiem do DeRozana, to mam wrażenie, że on trochę przerżnął ten siódmy mecz dla San Antonio, bo chyba zaczął 0 na 9. Podobnie tam Aldridge, ale mam wrażenie, że to DeRozan robił kluczowe błędy. No ale dzisiaj też nie będziemy gadali o San Antonio, bo na podsumowanie ich sezonu przyjdzie czas. Natomiast wydaje mi się, że tak jak ty mówisz, Toronto mogą być w tym momencie tym najlepszym, największym faworytem do grania w finale. Jak na razie z tych wszystkich meczów playoffowych i drużyn playoffowych chyba grają najrówniej i najmocniej, a przede wszystkim mają strasznie silną też obronę. Bo to jest też rzecz, która będzie bardzo przydatna. Dlaczego Warriors przegrali dwa mecze w serii z Clippers? Bo nie potrafili bronić ich dobrze. Dlaczego inne drużyny gdzieś tam się potykają? Wszystko przez obronę. A Raptors? No oczywiście, ten pierwszy mecz to jest Orlando, to jest anomalia, to jest świetny mecz DJ Augustina. To jest 0 na chyba 7 czy 8 z gry Kyla Lauriego. Zdarzyło się. Ale każda drużyna mistrzowska gdzieś tam się potknie. Nikt nigdy nie wygrał wszystkich meczów, wszystkich serii do zera. Nawet Chicago był z najlepszych czasów. Więc to gdzieś tam musiało się zdarzyć. Jeśli miało się gdzieś zdarzyć, to lepiej w pierwszym meczu pierwszej rundy playoff niż gdzieś dalej. Dokładnie. I Raptors chyba rzeczywiście wyrastają na faworyta. Ja bym chciał, żeby wygrali Sixers, bo tak jak ty jesteś fanem gdzieś tam Raptors, tak ja mocno sympatyzuję z Sixers, przede wszystkim z Joelem Embiidem, bo ja tęsknię za czasami z dominującymi centrami w lidze, dlatego też blisko mi do Denver i do tego, co robi tam Nikola Jokic. Ale Jokic to już jest taki bardziej nowoczesny center. On częściej woli grać na obwodzie, on lepiej dużo rozgrywa, a Embiid to jest mimo wszystko gość, który stanie 3 metry od kosza, weźmie gościa na plecy, rzućcie mi piłkę i dajcie grać jeden na jeden. To jest w starym stylu, ja to lubię, może nie wiem, to jest już nieefektywne, no ale mi się to po prostu podoba. To jest mój bardzo subiektywny punkt widzenia. No i boli mnie to, że sobie Sixers aż tak nie radzą. Nie wiem, mam nadzieję, że Brett Brown coś wymyśli, bo ławka, też się o tym mówiło, że ławka Sixers jest dużo gorsza od ławki Raptors i że tam się to rozstrzygnie. W pierwszym meczu ławka Raptors nie rzuciła, nie wiem, 7 punktów, 10 punktów, to jest tyle co nic. Tam ani Van Vliet zagrał może ze dwie dobre akcje, Serge Ibaka w kluczowym momencie, kiedy Sixers dochodzili tam, kiedy Redick trafiał te 3-4 trójki z rzędu, to Ibaka trafił ważny rzut pół dystansu, zdaje się jakąś dobitkę w obronie, też chyba z jedną czy dwie fajne czapy złapał z pomocy. I tutaj ta ławka oczywiście zagrała, ale w perspektywie całego meczu kluczowi byli Kawhi i Siakam, no i Marc Gasol. Bo to jest też kolejna rzecz, która dla mnie jest kluczowa. To, co w pewnym momencie rozstrzygnęło serię pomiędzy Sixers i Nets, to obecność w defensywie Joela Embiida. Tylko tam Embiid miał do krycia, nie wiem, Eda Davisa, Jareta Allena, z całym szacunkiem do tych gości, ale oni nie są w stanie wyciągnąć Embiida spod kosza, bo nie mają rzutu. A jak gra Marc Gasol czy Serge Ibaka, no to Embiid nie może sobie stać pod koszem i czekać na granie z pomocy. On musi wyjść na obwód i bronić trójek, no bo Gasol chyba dwie czy trzy trójki trafił w meczu otwarcia przeciwko Sixers. Także tutaj jest kolejna przewaga po stronie Toronto. No dodatkowo, Piotr, musimy przypomnieć to, że w pierwszej rundzie playoffów Toronto tak naprawdę zmierzyło się z trzecią najlepszą drużyną ostatnich 4 miesięcy, czyli Orlando Magic, którzy pod wieloma statystykami i wieloma względami byli może drugą, trzecią
oprócz właśnie Raptors, największą fizyczną, taką grą, drużyną grającą ogromnie fizycznie. I takiego lepszego testu na budowanie formy w pierwszej rundzie, jak taka fizyczna bitka przeciwko Magic, to jest ogromny atut Raptors. Coś, co może nie zagrało z Milwaukee. Paradoksem tego pierwszego meczu, wracając na sekundę do meczu przeciwko Bostonowi, jest to, że spacerek przeciwko Pistons mógł wyjść, tak naprawdę odbić się Milwaukee czkawką, ponieważ tam praktycznie nie musieli robić wiele, żeby gładko wygrać tę serię 4-0, gdzie jednak Boston, nie oszukujmy się, męczył się z Indianą, tam mogło być spokojnie 2-2 po pierwszych czterech meczach, ale wracając do Raptors, tak jak powiedziałeś, Embiid odpowie, Embiid musi odpowiedzieć, to jest zbyt wielki gracz w tej chwili, żeby on mimo wszystko poddał tą serię ze względu na defensywę Gasola, ale tutaj cały czas będę wracał do tego, że na taką ogromną fizyczność, na takich twardzieli, jakimi w tej chwili są Siakam i Leonard, i Baka dodatkowo z ławki, nie ma opcji, że sam Embiid bez wsparcia, według mnie, będę do tego wracał, szczególnie Jimmy Butlera, będzie w stanie powalczyć na poważnie z zespołem z Toronto. W sezonie regularnym nieraz Kawhi dodatkowo upokarzał, zmuszając średnio do 4 strat w każdym meczu Bena Simmonsa. W tym pierwszym meczu Benek źle nie wyglądał, nawet wyglądał lepiej niż większość zawodników Sixers, ale z drugiej strony cały czas będę wracał do tego, że fizyczność Toronto jest w tej chwili może na najwyższym poziomie w lidze, szczególnie odkąd do zespołu doszedł Gasol, i tylko fizycznością w postaci uruchomienia się szczególnie agresywnego w obronie Butlera i Embiida, tak jak ty do tego nawiązałeś, jest szansa w tej serii, ponieważ oba zespoły dysponują świetnym atakiem, a tutaj mimo, że w pierwszym meczu zaznaczyłeś, nie było kluczową sprawą wsparcie z ławki Raptors, to wiemy, że ta ławka i tak jest 2 razy lepsza, jak nie 3 razy lepsza. Jest to jedna z najlepszych grupy rezerwowych w tej lidze od 2-3 lat. I ta ławka na pewno na odpowiednim, w momencie, kiedy będzie musiała w większy sposób zaangażować się w mecz, na pewno zrobi różnicę, ponieważ tak naprawdę oprócz Scotta Bobana, no to tam na ławce Sixers, no nie ma się kim pochwalić, prawda? A Scott jeszcze jest kontuzjowany teraz. A jeszcze Scott kontuzjowany, więc mówię, no tutaj cały czas bym szukał takiego klucza w postaci uruchomienia się Butlera, no jego agresywność, jego obrona, no musi zagrać w duecie z Embiidem najwyższą koszykówkę możliwą w tej chwili, ponieważ no Boston jest na tyle, przepraszam, Raptors są na tyle mocni w tych playoffach na dzisiaj, że ja naprawdę dzisiaj napisałem to, opisując nockę, patrząc na mecz Warriors-Rockets, ja uważam, że od 2-3 lat nie było takiego momentu, żeby właśnie w tym momencie pokonać Warriors albo pokonać Houston. Ja nie uważam, że te ekipy są w wielkiej formie. No właśnie, to może przejdźmy na zachód, żeśmy już tak dosyć długo pogadali o tym, co na wschodzie, ale chyba obu nam ten wschód jest gdzieś tam bliższy sercu. No ale robi hałas po prostu w tym sezonie większy słup, tak mi się wydaje, nie? No na pewno i tam zdecydowanie to okno transferowe z lutego mocno zmieniło kwestię postrzegania tych 4 topowych drużyn. No ale przejdźmy na zachód, bo też sobie gdzieś tam powiedzieliśmy, że o nich też pogadamy. Ten wczorajszy mecz pomiędzy Warriors a Rockets pokazał kilka rzeczy, mam wrażenie. Po pierwsze, że drukowanie w NBA wciąż jest obecne, bo ja nie jestem fanem Houston, od razu mówię, nie lubię Jamesa Hardena osobiście, natomiast doceniam jego klasę i umiejętności, ale to, jak sędziowie po prostu nie gwizdali tych fauli, kiedy Klay Thompson mu wchodził po prostu w nogi przy opcji lądowania, to jest porażka. W ten sam sposób, w ten sposób przecież kilka lat temu, dwa sezony temu skończył sezon Kawhi Leonard, kiedy tak mu podszedł za Zapaciulia. Naprawdę NBA chce, żeby tak samo skończył James Harden, czyli jeden z motorów napędowych całego marketingu w lidze. Było podobno też tak, Mike D'Antoni to powiedział, że po pierwszej połowie sędziowie mu powiedzieli tak. Widzieliśmy, że rzeczywiście te faule są, ale ich nie odgwizdaliśmy. Po czym znowu to samo się dzieje. Ta ostatnia akcja, ta ostatnia trójka to jest znowu faul na Hardenie. Potem ten faul na Chrisie Paulu, po którym nieodgwizdany, to bym się kłócił. Tu bym się kłócił, czy tam faul był, czy nie. Że Chris Paul zareagował, to wiadomo było, że zareaguje. Natomiast wydaje mi się, że dzisiaj sędziowie bardzo mocno pomogli Warriors w odniesieniu zwycięstwa w meczu numer 1.
Słuchaj, powiem ci szczerze, że ten mecz był momentami naprawdę niełatwy do oglądania, a co dopiero do sędziowania, bo tak naprawdę kilka... Ja tutaj będę z tą szczery, że tak jak się 100% zgadzam z tobą w sytuacjach, kiedy przy rzutach za trzy faulował Thompson, tak akurat w tej ostatniej akcji to był bodajże Green, tak? Jeśli chodzi o tej ostatniej trójce. Chyba tak, tak. To był Green. No to akurat ja tutaj... Osobiście uważam, że jeszcze w momencie zanim oddał rzut, Harden skupił się bardziej właśnie na wymuszeniu faulu niż na celnym czyściochu. I tutaj faktycznie wydaje mi się, że to on zrobił ruch w stronę Greena niż w tych sytuacjach z Thompsonem. Ale z drugiej strony no, kilka faktycznie gwizdków kontrowersyjnych sędziowie nie udźwignęli tego spotkania. Ale z drugiej strony Piotr, weź mi powiedz, jak udźwignąć poziom, kiedy... No, faktycznie te często zagrania Hardena są na takim pograniczu, tego już nie wiem, to już tak wiele razy omawialiśmy wszyscy na wszystkich możliwych forach, fanpage'ach i czymkolwiek związane z NBA o tych faulach, jeśli chodzi o Hardena, że no... To może ponownie wrócić w meczu numer 2. No, faktycznie sędziowie muszą wejść na poziom MVP, żeby tą serię udźwignąć, ale tutaj tak naprawdę wydaje mi się, że kluczem do zwycięstwa mimo wszystko właśnie Warriors była dużo lepsza ich defensywa. Tutaj momentami faktycznie szybkie przejście z obrony do ataku, ten wulkan energii w postaci Greena, który dla mnie zawsze będzie kluczem, takim brakującym ogniwem dla wielu innych drużyn do wszystkich tych tytułów Warriors. Ten gość pokazuje, że kiedy wchodzi do fazy playoff, zamienia się w gościa, którego podobnie jak kiedyś Kevin Garnett, zawsze wolałbyś mieć po swojej stronie parkietu, prawda? To jest taki gość, który ci obrzydza chęć gry i tutaj często momentami, jak on zbierał piłkę w obronie i wybiegał do kontrataku, to miałem wrażenie, że widzę przez chwilę takiego przygrubowego Johna Walla, który bez głowy, wiesz, jeździć bez głowy atakuje przeciwną drużynę samotnie. Ale no tutaj faktycznie, no, kontrowersje w tym meczu będziemy jeszcze pewnie komentować przez wiele tygodni, szczególnie jak zobaczymy, jak ta seria się potoczy, ale ja tutaj przyznaję się, że te z Thompsonem gwiznąłbym, ale tej ostatniej bym nie gwiznął, wydaje mi się, że tutaj Harden się skupił, ale no techniczne wobec no, Chris Paul w tym meczu faktycznie też chyba troszkę dał się wciągnąć w takie komentowanie głośniejsze z sędziami, ponieważ no momentami miałem wrażenie, że jest po prostu na tym meczu na takim ogromnym fochu, że to nie jest taki Chris Paul, który pamiętasz, był taki mecz w sezonie, kiedy on samotnie bez Hardena w składzie rozbił Warriors 20 punktami i wtedy po prostu się nimi bawił, a dzisiaj wydaje mi się był taki bardzo spięty, taki bardzo negatywnie naładowany. A mimo wszystko kilka gwizdków w stronę gospodarzy też było, można powiedzieć, zaskakujących. Na pewno jedna rzecz, z którą się możemy zgodzić. Sędziowie nie udźwignęli tego meczu. Tak ostatnio nawet czytałem o polską wersję książki The Jordan Rules i fajną rzecz tam przytoczył Phil Jackson w pewnym momencie, że jeżeli chcesz ocenić, czy poziom sędziowania w danym meczu będzie dobry, to musisz sobie sumować numery, które na plecach mają sędziowie, bo im niższy numer, tym sędzia lepszy w rankingu. Wiesz co, tak z ciekawości raz na jakiś czas sobie rzeczywiście to robię. No i dzisiaj było chyba powyżej 100, a Jackson zawsze mówił, że jeżeli się ta trójka sumuje poniżej 100, to wtedy jest ok, jest szansa na dobre sędziowanie, a dzisiaj było zdecydowanie powyżej 100, jak się sumowało te liczby. No może, nie wiem, tak. Może zbyt mocno przywiązuję do tego wagę, ale gdzieś tam mi po prostu zostało w głowie taka ciekawostka. Niemniej jednak no Houston mieli naprawdę tutaj szansę wyrwać ten mecz. Mogli już w tym momencie zdecydowanie przeważyć szale... dramatu w pierwszej kwarcie, pamiętamy. Tak. 22% z gry 1 na 13 za 3. Dokładnie. I tu mieli szansę to wyrwać. I myślę, że będą mieli pretensje oczywiście do sędziów też, natomiast też trochę do siebie, bo mieli trochę tych szans, tak jak mówisz, to pierwsza kwarta też sprawiła, że oni musieli później gonić trochę. Niemniej jednak Warriors są do ugryzienia i tak jak seria z Clippers to pokazała, tak samo pokazuje ta seria. Tym bardziej, że no, nie są zdrowi. To widać po Stephenie Curry, który już kilka razy w tym sezonie znowu kręcił te kostki, tak jak kiedyś. On gra, ale nie gra tak jak dobrze. Tak jak mówisz, nie ma ławki. Jeszcze Andre Iguodala został przesunięty do pierwszej piątki, więc
Więc tam z ławki już wychodzi, nie wiem, Sean Livingston tylko. Wszedł trochę Andrew Bogut, trochę... I tutaj Piotrek ci mogę przerwać, bo mogę zapomnieć przez swoje ADHD, wybacz, ale no z drugiej strony właśnie wychodzą z takim niskim składem, mając wrażenie, że będą grali typową small ball poprzez egzekucję z dystansu, co było oczywiście, bo tak naprawdę przez cały mecz praktycznie Houston utrzymywali się w grze za kolejne trójki. Świetny Gordon, bo Gordon naprawdę zagrał fajny mecz i te osobiste, ale z drugiej strony byłem naprawdę przekonany, widząc tą wyjściową piątkę Warriors, że swoje w tym meczu zrobi Clint Capella przy współpracy z Hardenem. Nikt nie wymienia tyle asyst między sobą jak te dwa chłopa, tych dwóch wariatów, a dodatkowo przecież jeszcze w zespole jest Farid i Nene. Farid przecież fajnie zastępował Capellę podczas jego nieobecności. A tutaj znowu po raz kolejny okazało się, że ten nielubiany przez wielu typowy psychopata, czyli Draymond Green, pozamiatał wszystko w pomalowanym, bo to, że z dystansu będą bombardować kolejnymi rakietami Houston, mieliśmy jakby pewne. Ale zobacz, mimo że na parkiecie był Capella, mimo że na ławce dodatkowo był Farid, mimo że na ławce był dodatkowo Nene, to tak naprawdę żadnej przewagi w pomalowanym kosztem Greena Warriors nie mogli, Houston nie mogli zdobyć. I to jest takie zaskakujące dla mnie, że nawet tacy, nawet bez Boguta, którego tutaj w tym meczu kilka minut tylko zobaczyliśmy na parkiecie, no kolejny raz Green zrobił różnicę. No nie oszukujmy się, kilka akcji Iguodali również na plus, ponieważ no, dwa kluczowe punkty przed tą trójką Curry'ego to właśnie on na zmianę z Durantem. Dlatego no, tak jak powiedziałeś, tutaj sobie mogą pluć brodę Houston Rockets, ale ta seria tak może trwać topornie z takimi mimo wszystko kontrowersjami dotyczącymi gwizdków sędziowskich do samego siódmego meczu. Znaczy, taką mam nadzieję. A ja powiem ci, że ja bym chyba nie chciał siódmego meczu. Bo już abstrahując od tego, że być może rzeczywiście oglądamy dwie najbardziej utalentowane drużyny w NBA, nie mówię, że najlepsze, ale dwie najbardziej utalentowane ofensywnie, to mi się nie podoba sposób, w jaki ta seria jest rozgrywana. Już tak samo było rok temu w finale konferencji, że tam jest dużo kozłowania, jest mało grania zespołowego. Tak jak ty mówisz, brakuje grania pod Clinta Capellę chociażby, czy w ogóle pick and rolli od Hardena do wysokich, ale to jest kwestia tego, że po prostu Golden State tak bronią, że oni zamieniają po prostu krycie w każdej możliwej sytuacji i zmuszają Houston do grania jeden na jeden, przez to właśnie odbierają możliwość grania z Capellą chociażby. A kwestia jest też taka, gdyby Capella umiał grać tyłem do kosza, to pierwsza zmiana krycia, Capella, nie wiem, dostaje na plecach Iguodale czy kogokolwiek niższego i podanie do Capelli, gra jeden na jeden tyłem do kosza, ale Capella tego nie umie. W związku z tym, ja powiem ci szczerze, mimo całego talentu po obu stronach, nie jestem fanem tej serii. Ja ją niechętnie oglądam ją, bo gdzieś tam no, chcę po prostu wiedzieć, jak to wygląda, jak to się rozgrywa. Ale nie jestem fanem z tego względu, że nie lubię po prostu takiej koszykówki. No dokładnie, to wiesz Piotr, to oglądając Houston Rockets, albo ich kochasz, albo nienawidzisz. No, to jest po prostu taka drużyna, która w pierwszym kwarcie przestrzeliwuje 12 rzutów osobistych, przepraszam, 12 rzutów za 3, a w kolejnym kwarcie oddaje kolejnych 15. No i dzięki temu zaczynają odrabiać te straty. No, no ciężko się nie zgodzić z twoimi słowami, że no, ten mecz momentami się oglądało bardzo ciężko, no bo faktycznie przedłużające się dodatkowo gwizdki, no, chyba żaden mecz w NBA nie trwa tak długo jak mecz Houston Rockets, tak? A dodatkowo też zgadzam się z tym, i mam nadzieję, że w tym roku, czy to będzie Houston, czy to będzie jakakolwiek drużyna z zachodu, która wjedzie do wielkiego finału, na dzisiaj już myślę, i to nie ma nic wspólnego z meczami przeciwko Sixers czy Milwaukee, że zarówno Boston, jak i Raptors naprawdę mają wyjątkową szansę w tym roku powalczyć, czy to z Houston w wielkim finale, czy to z Golden State, ponieważ naprawdę to nie widzę aż takiej w tej chwili przewagi, formy. No Durant. No Durant jest gościem, który według mnie przeważy szale zwycięstwa na stronę Warriors, ale no wydaje mi się, że jest szansa w tym roku przy takiej formie, jaką prezentują niektóre ekipy na wschodzie, żeby te finały nie zakończyły się sweepem, jak to miało miejsce w zeszłym roku przeciwko LeBronowi. Okej, to ostatnie pytanie moje w kwestii serii, że nawet nie serii, tylko przyszłości Golden State Warriors. Tak, po prostu czysty strzał z twojej strony. Durant zostanie na kolejne lata w Golden State? Mało tego, że nie zostanie, Piotr, to ja jestem jeszcze jedynym z tych, który gdzieś tam nieraz otrzymuje
za przeproszeniem Burę. Ja uważam, chociaż to jest mało prawdopodobne, ale będę się tego trzymał scenariusza, że Durant zaszokuje cały koszykarski świat raz jeszcze i nie Anthony Davis, ani Kyrie Irving, tylko właśnie to Kevin Durant zagra z LeBronem w Los Angeles Lakers. Ja wiem, że to jest abstrakcja, ja wiem, że to jest kosmos, ale pytasz mnie szczerze, to szczerze odpowiadam i czuję gdzieś tam to nosem, że to może być drugi szok na przełomie jego kariery. Okej. To dzięki za ten typ. Ja mam taki typ, że Durant pójdzie na wschód. Nie wiem gdzie, ale że gdzieś pójdie na wschód. Ja mam wewnętrzne. Najbardziej prawdopodobne albo Nowy Jork, albo Brooklyn, tak? Coraz więcej się mówi również o Brooklynie. No zobaczymy. Natomiast na pewno będzie też ciekawe lato. Ostatni temat na dzisiaj, czyli rywalizacja, która się dopiero zacznie pomiędzy Portland a Denver, gdzie mamy tak naprawdę no, chyba najbardziej pobijaną pod względem kontuzji drużynę w całych playoffach, czyli odwieczna klątwa zdrowia w Portland. Tym razem padło najpierw na Jusufa Nurkicia, a teraz jeszcze Enesa Kantera, który prawdopodobnie zostanie wyłączony z całej serii przeciwko Denver, co wydaje mi się jeszcze bardziej ułatwi Nikoli Jokiczowi zdominowanie tej serii. I nie wiem, czy tutaj w związku z tym, jak Jokic będzie mógł wszystko sam dominować, kontrolować, nie wiem, czy tu nie będziemy mieli najmniej równej serii w drugiej rundzie. No wiesz co, dla mnie przede wszystkim Jokic, podobnie jak Boston, im dłużej gra w tych playoffach, tym zaczyna pokazywać swój ogromny potencjał i tak naprawdę ostatnie 3 mecze przeciwko Popowiczowi i jego Spurs, to już była taka pełna dominacja z jego strony. Był największym gwiazdorem tych meczów i tak naprawdę widać, że powoli tą tremę debiutantów młodzi z Denver rzucają z siebie, a poza tym ja jestem dodatkowo coraz większym fanem według mnie drugiego już gościa na poziomie All-Star, czyli Murraya, tak? Ale wracając jakby do stricte oceny tej serii, to co dokonuje w tej chwili Lillard może wystarczyć według mnie na tak cały czas niedoświadczonych Nuggets, ale faworytem, jeśli chodzisz mnie, pytasz mnie o typ, to wczoraj obstawiłem również 4-2 dla zespołu z Colorado, ponieważ no jakby serducho za Lillardem, za to co dokonywał w serii przeciwko Thunder i dwa, no zawsze gdzieś tam ze względu na Clyde'a Drexlera i jeszcze wcześniej Cliffa z lat 90. Ja jestem, gdzieś tam te Blazers mi jest bliskie, ale z drugiej strony wydaje mi się, że przede wszystkim dużo większa rotacja zawodników, którzy wnoszą coś, kiedy się pojawiają na parkiecie, zarówno z ławki rezerwowych, plus ten Jokic, to faktycznie może być trochę za dużo na Blazers, ale z drugiej strony no rzeczy, jakie dokonywał w tej pierwszej serii właśnie Lillard i to jako może absolutnie nie aż na takim samym poziomie, ale godnym zastępcą, jakim jest Kanter właśnie zastępując Nurkicia, myślę, że tam Lillard nie klęknie łatwo i tam właśnie tak, no jeżeli doczekamy jakichś wielkich występów jego na poziomie tego, co dokonywał w serii przeciwko Westbrookowi, to wszystko się może wydarzyć, ale wydaje mi się, że przede wszystkim Nuggets nabrali dużo większej pewności siebie. Widać ewidentnie, że jest to drużyna, która jak wchodzi dobrze w mecz, czyli takim ważnym momentem w starciach zespołu z Colorado właśnie jest ta pierwsza kwarta. Kiedy oni rozpoczynają dobrze mecz, tak naprawdę bardzo ciężko jest ich później powstrzymać. Dodatkowo u siebie są również mocni, a z drugiej strony no czym odpowiedzieć po stronie Portland na to, co wyprawia Jokic? I kluczem tutaj wydaje mi się będzie właśnie wsparcie ze strony Jamala Murraya, który no chłopak mi naprawdę imponuje, a ten floater w meczu numer 6 tak naprawdę decydujący o zwycięstwie 7 meczu przeciwko oglądałem z 15 razy. Na takim pułapie ta piłeczka tam wpadła pięknym. No to powiem ci, masz podobne odczucia jak ja, bo ja też nawet chyba obstawiłbym 4-1 dla Denver, bo wydaje mi się, że Lillarda będzie stać na granie regularnie na takim poziomie, jak robił to w serii Standard, ale to się przełoży tylko na jedno zwycięstwo, bo może bez Kantera w jego miejsce pewnie Zach Collins będzie jakimś lepszą odpowiedzią na Jokicia w obronie, ale w ataku z kolei Collins nie jest tak utalentowanym zawodnikiem jak Kanter, więc tu będzie trochę większa dziura. Wydaje mi się, że Nuggets są już gotowi. Są już gotowi na to, żeby wejść do finału konferencji, bo
ta seria z San Antonio wydaje mi się była dla nich najtrudniejszą z tego względu, że tu największą rolę do odegrania miał trener, bo Mike Malone nie mógł mieć trudniejszego przeciwnika na debiut w playoffach niż Greg Popovich. Już abstrahując od tego, w którym miejscu są San Antonio, że oni nie mają rzeczywiście w tej chwili takich graczy, jak mieli przez lata w osobie Duncana, czy później Kawhia Leonarda. Mając taki skład, jaki mają, Popovich i tak był w stanie doprowadzić do meczu numer 7 i tak naprawdę do rozstrzygnięcia w jednej ostatniej akcji, w której Spurs spudłowali. No to pokazuje, że Mike Malone odrobił swoje lekcje w tym roku. Ja pamiętam jeszcze jak rok temu wiele osób w tej chwili mieniących się fanami Nuggets od dawna, ale rok temu chcieli zwalniać Mike'a Malone'a, teraz piją z zachwytu nad jego pracą. To Mike Malone zrobił, wydaje mi się, chyba największy postęp ze wszystkich w Denver. A przecież Jokic zrobił ogromny postęp. Tak jak mówisz, Murray też świetny zawodnik, prawdopodobnie przyszły uczestnik meczów gwiazd, też zrobił ogromny postęp. Jak dodamy do tego jeszcze Harrisa, tych wszystkich, których oni gdzieś tam daleko wyciągali w drafcie, czy nawet bez draftu, jak Torrey Craig, jak Monte Morris, jak Malik Beasley, to wszystko pokazuje, jak Nuggets świetnie w ten sezon weszli, jak oni świetnie się zbudowali. I oni są faworytami tej serii z Blazers. Tak jak ty masz sentyment do czasów Drexlera, Cliffa Robinsona, ja mam jeszcze... Moi dwaj ulubieni gracze z tamtych Blazers to byli Jerome Kersey i Kevin Duckworth. Natomiast gdzieś wydaje mi się, że Blazers tego zdrowia zabraknie. Tam może jedno spotkanie tak, ale więcej raczej nie. Słuchaj, jeszcze dodatkowo zapominam o jednym zawodniku, który też jest takim na pewno ważnym ogniwem, szczególnie co podkreśla coach Malone na ławce i na treningach, czyli gość, który przychodził do Denver jako wielka gwiazda tej ligi, czyli Paul Millsap. Tak? Jest to jedyny gość, który tak naprawdę ma doświadczenie wieloletnie na poziomie playoffs. Gość, który potrafił przyjąć rolę, można powiedzieć, trzeciego, czwartego ogniwa. Na pewno jest wielkim wsparciem dla Jokicza pod kątem tego, jak przekazuje mu tę wiedzę. I tutaj tak naprawdę Denver, to co ładnie powiedziałeś, to jest drużyna kompletna, która ma odpowiedź na wszystko, co może zaprezentować drużyna przeciwna. A teraz wydaje mi się, że ich ogromną bronią będzie właśnie rzucenie tej presji wyniku jako drużyna wyżej notowana w pierwszej rundzie, gdzie no, mimo wszystko walczyli z tą taką wielką legendą Popovicha. Oni już weszli do półfinału, dokonali tego pierwszy raz chyba 2009 roku, czyli już dramatu nie ma, wstydu nie ma, był piękny wynik w sezonie regularnym, zaczynają ponownie u siebie i tak naprawdę wydaje mi się, że będzie im teraz dużo łatwiej stawić czoła presji i presji wyniku przede wszystkim w tej serii przeciwko Blazers niż tym swoim debiucie dla wielu tych młodych zawodników przeciwko takiej legendzie właśnie jak Popovich. Więc no tutaj faworytem mimo całej sympatii do Blazers i tego co wyprawia właśnie Lillard, no ciężko właśnie, nie, ale z drugiej strony to jest playoffs i na razie to jest playoffs Lillarda. Tak jak w zeszłym roku mieliśmy na tym poziomie playoffs LeBrona i co roku ktoś, jakiś inny bohater, no to jeżeli to ma być playoffs Lillarda, no to do wszystkiego jest ten gość tak naprawdę zdolny. No i niech się dzieje, no niech idą na ostrą bitkę. Tak jest. Dzięki Mariusz w takim razie. Przegadaliśmy wszystkie cztery pary drugiej rundy playoff. Mam nadzieję, że jeszcze w trakcie tych playoffów uda nam się złapać i nagrać kolejny odcinek wspólnie. Także miło było i do usłyszenia następnym razem. Tak jest. Dzięki Piotr. Pozdrawiam serdecznie wszystkich i słuchajcie, nie śpimy, tylko oglądamy. Pozdrowienia. Cześć. Sponsorem podcastu Zarychta na Solo były polskie zakłady bukmacherskie www.pzbuk.pl.